ogólnie dla nas bardzo dobry. Dobra była sobota, fajnie się jechali, w miarę równo. Ten ostatni przejazd podeszł troszkę, tam miałem problem jeden, straciłem dobre miejsce, no ale cóż, to jest taki motosport. Uważam, jestem pewny na 100%, że jest bardzo fajna konkurencja, jest kogo gonić, jest się z kim ścigać, więc mogę innym kolegom powiedzieć z innych dyscyplin, że można ich tutaj śmiało zaprosić do wyścigu górki, żeby nas było jeszcze więcej w tej klasie, żeby był większy fan dla kibiców i większa rywalizacja. Witam Cię serdecznie po drugim podjeździe wyścigowym. Masz podium w ostatniej rundzie. Myślę, że fajne zakończenie sezonu. I ogólnie cały sezon był fajny. Rozwijali się, że tak powiem, nasze dwa produkty. Tomek Telikowski wyjeździł mistrza Polski w klasie 45, to jest wielki sukces, bo pracujemy z nim 3 lata. Dwa sezony wygraliśmy w Bednarach, teraz zrobił tytuł mistrza Polski, więc okazuje się, że przy dobrej obsłudze i pomyśle można bardzo ładnie zadebiutować w górach i bodajże jest chyba nawet w pierwszej dziesiątce punktacji, więc to jest nasz największy sukces. No bardzo solidny start, naprawdę super. Dokładnie. Jeżeli chodzi o moje starty, to trochę mam ciężej, bo raz, że bardzo szybko jeździ i Szymon, i wszyscy. Tak, w tej klasie. To są niesamowicie szybcy. Więc to też jest jakieś tam utrudnienie. A druga sprawa, czas. Dzisiaj jest firma Stes Motorsport, bardzo się szybko rozwija. Bardzo mam mało czasu na wszystko, żeby to pogodzić z obsługą. To jest taki przyjemny problem, jak się prowadzi firmę jednak. Lepiej mieć za dużo pracy niż za mało. No dokładnie, ale nigdy zawsze miałem jednak wolne tą głowę, a nie prowadziłem negocjacji z klientami między podjazdami wyścigowymi i tak dalej, więc jest to utrudnienie, ale to nie ma co narzekać. Słuchajcie, jestem tu, cieszę się, że mogę z Wami tu przebywać, z tą atmosferą, z górami. Więc cóż, na przyszłym roku na pewno się widzimy, teraz już się skupiamy na rajdzie Mikołajki,
Mikołajkach, bo tam też mamy dwa samochody, później mamy Włochy, więc mamy do końca roku, pewnie tak jak wy, wypełniony cały kalendarz. Warburka Warszawska będzie? Nie, Wieliczka będzie. Wieliczka. Dzięki piękne i gratulacje jeszcze raz. No, dziękuję.